przechodzimy teraz do wypowiedzi czysto merytorycznych i proponujemy kandydatom i Państwu na początek refleksję nad Zamościem i Zamojszczyzną w kontekście Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, a więc pomysłu kandydatów na Zamojszczyznę. Jako pierwszy zabierze głos pan Arkadiusz Bratkowski. Dziękuję bardzo. Ja powiem tak bardzo uczciwie. Unia Europejska dała duże szanse województwu lubelskiemu, dała duże szanse Zamościa, Zamojszczyźnie. Bo będąc marszałkiem województwa lubelskiego, stworzyliśmy z czterech małych województw jedno duże lubelskie. Wtedy pracowaliśmy nad strategią dla województwa lubelskiego i w tych zapisach wpisywaliśmy to, co potrzeba dla zwykłego mieszkańca ziemi lubelskiej, żeby tu się żyło dobrze, radośnie, bezpiecznie, żeby były miejsca pracy. I w tej pierwszej kadencji korzystaliśmy z pieniędzy przedakcesyjnych, uczyliśmy się. Samorządowcy szczebla gminy, powiatu, województwa również uczyliśmy się, jak wykorzystywać pieniądz unijny, by być dobrze przygotowanym, kiedy już będziemy w Unii Europejskiej. I muszę tak powiedzieć uczciwie, to się udało. Możemy popatrzeć, nie ma gminy, czy tutaj w naszej ziemi zamojskiej, czy w województwie lubelskim, która nie wykorzystała efektywnie pieniądza unijnego. Zamość, przykład Zamościa, przykład uczelni i zamojskich, i lubelskich, gdzie ten pieniądz naprawdę dał możliwości i rozbudowy, i modernizacji, i zakupu sprzętu. Sprawą następną, kwestia województwa lubelskiego, to jest takie duże województwo typowo rolnicze. To też kwestia pieniędzy dla rolnika. Dopłaty bezpośrednie plus pieniądze na modernizację gospodarstw rolnych. Wiecie sami, doskonale widzicie, jak zmienia się oblicze naszej zamojskiej i lubelskiej wsi i warto byłoby jeszcze bardziej w tej nowej perspektywie wykorzystać te duże możliwości. Jesteśmy uczelni tutaj Państwowej Szkoły Zawodowej, która przed nią też stoją duże szanse efektywnego wykorzystania pieniądza w ramach Horyzont 2020, gdzie są pieniądze, by wzmocnić, połączyć współpracę nauki z biznesem, biznesu z nauką. I to jest wielkie wyzwanie chyba dla nas wszystkich, bo ta da możliwość tworzenia miejsc pracy. I wyzwanie numer jeden dla nas, dla polityków, to jest dać szansę, by powstawały miejsca pracy, bo naprawdę na ziemi lubelskiej jest naprawdę dużo młodych ludzi, dobrze wykształconych, ale poszukujących pracy. To musimy zmienić. I to rola jest. To jest rola, naprawdę wielka rola nas, którzy mają określone możliwości, by dać ten impuls rozwojowy. I to jest dla mnie, szczególnie dla mnie wyzwanie numer jeden, żeby dać ten impuls połączenia biznesu z uczelniami i uczelniami miasta Zamościa, ale uczelniami lubelskimi, bo naprawdę mamy dobrą bazę naukowo-dydaktyczną. Teraz połączmy to i wykorzystajmy ten pieniądz unijny. To jest 74 miliardy euro do wzięcia, ale ku celi. To są... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witamy pana profesora Waldemara Parucha, przedstawiciela z numer jeden Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Ja jeszcze się usprawiedliwię, nie poinformowałem pana Arkadiusza, że w tej części każdy z kandydatów ma po 3 minuty. Także mogą Państwo w tej perspektywie czasowej budować swoją wypowiedź. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Michała Kamińskiego. Dziękuję bardzo. To jest ważna wiadomość o tych 3 minutach, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, ale Parlament Europejski nie zachęca do gadulstwa. Tam często poseł ma minutę, często ma 2 minuty na swoją wypowiedź, więc trzeba się uczyć zwięzłości. Ja mam pomysł na Zamojszczyznę i pomysł na województwo lubelskie w Unii Europejskiej. Myślę, aby Państwu to tak bardzo obrazowo i krótko przedstawić, chciałbym, żeby to, co było przez lata, przez wieki nawet, problemem Polski, to coś, co było nawet naszą zmorą i przekleństwem, czyli położenie geograficzne, teraz było atutem. Uważam, że fakt, iż województwo lubelskie, ale także Zamojszczyzna
leży na granicy między Zachodem a Wschodem, dzisiaj powinno być naszą szansą. Mogę wam z radością powiedzieć, że już w poniedziałek jest organizowana z moim udziałem w Lublinie wielka konferencja pod tytułem Lubelszczyzna graniczy z Kazachstanem, bo Lubelszczyzna graniczy z Kazachstanem poprzez Unię Celną. Granica ta, ten odcinek granicy Lubelszczyzny z Białorusią jest granicą celną Kazachstanu już dzisiaj. I powinniśmy wykorzystać to jako naszą szansę. Powinniśmy wykorzystywać fakt tego pogranicza Białorusi i Ukrainie jako szansy dla naszej gospodarki, bo to jest oczywiste. Dlatego ja będę promował rozszerzenie ruchu bezwizowego. Dzisiaj ten ruch bezwizowy niestety z Ukrainą, z Białorusią, ten przygraniczny jest niemożliwy nie z naszej winy, ale z winy polityki prezydenta Łukaszenki, który po prostu nie chce tego, ale musimy go starać się przekonać, żeby na to przystał, bo na tym wszyscy zarobimy. Ja podczas bardzo wielu spotkań, które mam tutaj na terenie województwa lubelskiego, prawie każdy z małych i średnich przedsiębiorców, czyli z tych ludzi, którzy tworzą miejsca pracy, mówi mi tak: panie Michale, tutaj najlepiej było i najlepiej to się wszystko rozwijało, jak ta granica była otwarta. A dzisiaj ta granica jest zamknięta. My musimy zmierzać do tego, by te szanse wykorzystywać. Ja jestem i w Parlamencie Europejskim przez ostatnie 10 lat i mam nadzieję w przyszłości zajmowałem się polityką wschodnią Unii Europejskiej, bo uważam, że to jest nasza polska szansa. My powinniśmy z tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, starać się wykorzystać jak najwięcej, bo szczerze mówiąc, i tutaj nie trzeba być wybitnym naukowcem, żeby stwierdzić, że Polska swojego miejsca na globusie nie zmieni. Będziemy w tym miejscu geograficznym, gdzie jesteśmy. Nauczmy się na to patrzeć jako na szansę. Wiem także, bo tutaj konkretnie dla Zamojszczyzny to są, myślę, dwie bardzo ważne sprawy. Jedna, trochę zaniedbana w przeszłości kwestia tego połączenia kolejowego Intermare między Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim, które by szło przez Zamojszczyznę. Ja dzisiaj mój pracowity dzień zacząłem od spotkania z panem prezydentem Zamościa, gdzie mieliśmy godzinę, by porozmawiać o problemach Zamojszczyzny, Zamościa i tego, jak można będzie mój dynamizm i ten fakt, o którym mówiłem, że byłem czwartym najaktywniejszym posłem w przyszłości dla dobra tej ziemi wykorzystać. I druga rzecz, o której na pewno wielu z was słyszało, to jest dodatkowe przejście graniczne właśnie na terenie Zamojszczyzny między Polską a Ukrainą. Musimy w tym kierunku działać. Mam wrażenie, że to są rzeczy, które są konkretne, bo ja zdaję sobie sprawę także z tych setek spotkań, które odbyłem na Lubelszczyźnie, że chcemy konkretów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja pozwólcie państwo, że powitam pana Andrzeja Mańkę z listy numer 6 Polska Razem i Jasia Razem. Przypominam, że w pierwszej części dyskutujemy o problemie Zamościa i Zamojszczyzny w Unii Europejskiej. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Pawła Biłanta. Dziękuję. Proszę państwa, sytuacja Zamościa w Unii Europejskiej wygląda tak, że 95% maturzystów, którzy w tym roku zdają maturę, najpóźniej we wrześniu wyjadą, stąd w mieście nie ma żadnych perspektyw. Pieniądze unijne w Zamościu, miasto, samorządy przemarnowały, bezczelnie pieniądze przemarnowały. Tak? Ja się zastanawiam teraz, czy będą miały takie same świetne pomysły, jak oddać te pieniądze, jak wydawali je, prawda? Kolejną kwestią to wydawanie, prawda? Więc miasto Zamość wydało 380 milionów złotych na rewitalizację miasta. Natomiast na atrakcyjnie terenów inwestycyjnych zaledwie 7 milionów złotych, proszę państwa. Takie są realia i takie są sumy. I powiedzmy sobie jasno, gdyby miasto wydało te 380 milionów w gospodarkę, to Zamość byłby się najszybciej rozwijającym miastem w Polsce, a tak jest niestety najszybciej upadającym miastem w Polsce. Więc jeszcze odnośnie tych rolników, to z PSL-u, bo takie herezje, że po prostu się słuchać nie chce. Powiedzmy sobie, proszę państwa, jasno. Mówi się o dopłatach bezpośrednich dla rolników, ale czy ktoś powiedział tutaj, że ci rolnicy, koszt produkcji, prawda, tych płodów rolnych się wzrósł z rolnikom kilkakrotnie, prawda? Inną kwestią jest, że w ogóle co nie mają co z tymi płodami zrobić. Teraz te maszyny rolnicze, bo mówi się, tak, rolnicy, macie maszyny rolnicze, daję się wam tym rolnikom te dopłaty do maszyn rolniczych. Cena maszyn rolniczych wzrosła o dopłaty. Dopłaty idą dla tych, na przykład tam producentów tych maszyn, a nie dla rolników. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, bogactwo nie pochodzi z dotacji, tylko z naszej własnej pracy, prawda? To za Zamość, prawda? I wracając do tych samorządów. W związku z tym Unia Europejska nie pomoże w tym, żeby to miasto przestało, prawda, upadać, żeby ci ludzie przestali stąd wyjeżdżać, tylko wręcz odwrotnie, bo Unia Europejska szkodzi miastu Zamość, a nie prawda, jemu pomaga. Dziękuję bardzo, tyle. Dziękuję bardzo.
Proszę pana Andrzeja Mańkę. Proszę państwa, pozwólcie, że na wstępie bardzo przeproszę za spóźnienie. Jestem raczej człowiekiem punktualnym, ale mieliśmy trochę problemów na drodze i nie dotarłem do państwa. Może dwa słowa, wykorzystam ten czas. Nazywam się Andrzej Mańka, z drugiego miejsca z listy Polskiej Razem Jarosława Gowina startuję. Jestem mieszkańcem Lubelszczyzny, mieszkam konkretnie w Świdniku. Jeszcze kilka słów o sobie. Od bardzo wczesnej młodości, od 16 roku życia, jestem aktywny w różnych formach w życiu społecznym. Jestem samorządowcem od początku jego istnienia. Był też taki krótki okres, kiedy przez 6 lat byłem parlamentarzystą, najpierw z list Prawa i Sprawiedliwości, potem Ligi Polskich Rodzin. Obecnie jestem członkiem zarządu powiatu świdnickiego i realizuję się właśnie w samorządzie terytorialnym. Proszę państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie państwa przepraszam za to, że się spóźniłem. Proszę państwa, jeśli mamy mówić o Unii Europejskiej, myślę, że najpierw powinniśmy jednak mimo wszystko zacząć od tego, czym Unia dzisiaj jest, a dopiero potem przechodzić, takie jest moje zdanie, do problemów Zamojszczyzny, bo tych dwóch rzeczy od siebie nie da się oderwać, ale powiedzmy, że zaczynamy od dołu, czyli od problemów państwa miasta i państwa regionu. Ja jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej i pewne procesy, które w nich się dzieją. Proszę o tym pamiętać, że Unia Europejska nie jest jakimś tworem, który został stworzony i w takim kształcie, jaki jest dzisiaj, on już będzie sobie funkcjonował. To jest struktura, która cały czas się zmienia i niestety zmienia się na niekorzyść. Zmienia się na niekorzyść przede wszystkim dlatego, że zabiera coraz więcej wolności człowiekowi. Proszę zwrócić uwagę, zabiera coraz więcej wolności tworzącym Unię państwom, państwa są coraz mniej suwerenne, coraz bardziej ograniczone w swoich możliwościach będąc w Unii, a z drugiej strony Unia coraz głębiej, i to jest najbardziej może niebezpieczne, wkracza w życie osobiste każdego człowieka, prawda? Mamy, urzędnik unijny będzie nam mówił, jakim odkurzaczem mamy odkurzać, jaka żarówka ma się świecić w naszym domu, a być może niedługo, powiem to trochę może z przekąsem, będzie nam mówiła, w jaki sposób mamy się kochać ze własną żoną we własnym domu. W tym kierunku to zmierza. Przepraszam, że użyłam takiego brutalnego określenia, ale chcę, korzystając, że jest bardzo mało czasu, pewnymi grubymi rysami opisać tą rzeczywistość. Dlatego, proszę państwa, wchodzę do regionu naszego, w związku z tym, że właśnie coraz więcej Unia zawęża pole działalności indywidualnej człowieka, ogranicza jego wolność, stąd coraz mniej możliwości mamy tutaj na Zamojszczyźnie, na Lubelszczyźnie, na Zamojszczyźnie, w Zamościu. Ja wprawdzie nie jestem tak krytyczny jak tutaj pan obok mnie, bo uważam, że część dotacji unijnych, które zostały w Zamościu wykorzystane, zostały wykorzystane w sposób celowy i dobry, choćby cała rewitalizacja miasta Zamościa jest dobrym przykładem, ponieważ zmienia się jednak miasto Zamość na lepsze i dzięki tej rewitalizacji, tym inwestycjom, które zostały tutaj wprowadzone, na pewno mieszkańcy miasta i regionu odczują większą liczbę turystów i tak dalej, przyjedzie, już kończę, dobrze? Ale niestety trzeba też pamiętać o tym, że te unormowania unijne powodują, że rośnie cały czas bezrobocie, że młodzi ludzie nie mają pracy i to należy zmieniać. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Pana Grzegorza Kurczuka prosimy. Dobrze, proszę państwa, 3 minuty to mało, więc ja konkretnie nie będę się silił na jakieś dowcipy i żarty. To, co chcę powiedzieć, bo hasło padło wyraźnie. Zamojszczyzna, Unia, co można zyskać? Ja zamknąłbym w trzech, jak szybko sobie naszkicowałem, trzech tematach. Pierwsze, przestrzegam przed wąsko pojmowanym interesem. Zamojszczyzna to też część Lubelszczyzny. Jeśli państwo chcecie mówić tylko o Zamościu, to zaraz za chwilę ktoś się odezwie z Biłgora, jak Krubieszowa czy Tomaszowa, powie, a co, mnie pies? Zapominacie o nas? Pewnych rzeczy się po prostu nie da oddzielić. I teraz najważniejsze. Na lata 2014-2020 ostatnio, można krytykować, ale to jest fakt, udało się Polsce uzyskać ponad 70 miliardów euro. Przeliczcie sobie po kursie, to jest gdzieś około 300 miliardów złotych. Rzecz idzie w tym, żeby jak największy kawałek tego tortu urwać, uzyskać, przerzucić tutaj na Zamojszczyznę i Lubelszczyznę. To są gigantyczne pieniądze. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest abstrakcja, 300 miliardów złotych. Jeśli byśmy położyli tu 5-10 tysięcy złotych, to każdy z państwa powie, no tak, no co, można pomacać, policzyć, wiemy. Ale 300 miliardów jest coś abstrakcyjnego, co nie działa na podświadomość. Ale proszę się nad tym zastanowić.
Duży kawał tortu musi iść na Lubelszczyznę, na infrastrukturę, na tą strategię i te cele, o których mówi kolega Bratkowski, i z tym się po prostu zgadzam. Na aktywizację małych firm, bo nie oczekujcie cudów, że tutaj na Zamościu wybudują hutę żelaza. Przede wszystkim do węgla troszeczkę, choć niedaleko do Bogdanki, ale trochę jest. No i rudy żelaza nie ma, że to tyle stali w Polsce nie trzeba. Chodzi po prostu o aktywizację przemysłu rolno-spożywczego. To, z czego ten region żyje i co trzeba maksymalnie wykorzystać. Zgadzam się, tu kolega Kamiński chyba dotknął tematu dopłat, bo się dobrze zrozumiałem, dla rolników. Też musimy się starać, to wszystkich nas, by były one coraz bardziej równe tym dopłatom dla rolników francuskich czy niemieckich. Czyli po drugie, to jest ten kawał tortu, który trzeba tutaj rozsądnie wykorzystać. Akcentuję to, proszę Państwa, to jest jedna, być może z nielicznych, kilkudziesięciu najbliższych latach szansa dla Polski. Odpowiednio mądrze zainwestować, rozliczyć i dopilnować tych 300 miliardów złotych. Takiej szansy może w przyszłości nie być. I trzecia kwestia, współpraca ze Wschodem. Ja mam nadzieję, że to, co się dzieje na Ukrainie, za jakiś czas się po prostu uspokoi. No wiecznie to trwać nie będzie. Polski nie przeniesiemy na równiny francuskie czy wzgórza Hiszpanii. Tego się nie da. W związku z czym współpraca ze Wschodem jest jedną z najistotniejszych rzeczy. Wiem, że w Parlamencie Europejskim istnieją grupy specjalistyczne, to kolega Kamiński może o tym powiedzieć później, które współpracują z poszczególnymi krajami wschodnimi. Myślę, że koledzy i koleżanko, apeluję, że jeśli ktoś nas tam trafi, starajcie się być w tych grupach, by z Ukrainą, Białorusią, Rosją współpracować. To da po prostu wymierne ekonomiczne również korzyści. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Waldemara Parucha. Panie rektorze, szanowni państwo, nie muszę udowadniać, że się na Lubelszczyźnie osiedlę, nie muszę tu przyjeżdżać z wizytą, po prostu na Lubelszczyźnie mieszkam. Mieszkam od 50 lat, pracuję 25 lat w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Mam przyjemność magistrować rozlicznych państwa starszych kolegów, którzy po ukończeniu PWSZ podjęli studia w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Proszę państwa, proponuję państwu patrzenie na Zamojszczyznę w kontekście całego regionu. I ten region wymaga zasadniczych zmian. Duże pieniądze, o których tu mówili moi poprzednicy, 2007-2014 zostały rozdysponowane źle, a dowód mamy jeden podstawowy. Bogatsza część Polski zaczyna Lubelszczyźnie uciekać. Między powiatami naszej ziemi, lubelskiej ziemi, a Warszawą mamy różnicę około czterokrotną i ona się pogłębia. To znaczy, że błąd tkwił nie w ilości pieniędzy, tylko w tym, na co te pieniądze zostały wydane. Że obejrzymy wszelkie dane statystyczne, jest po prostu źle, nie będę tego wątku rozwijał, państwo doskonale to sami wiecie. Co należy zmienić? Po pierwsze, trzeba wrócić do osi północ-południe. Uzupełniona przez trakt komunikacyjny S2 i S12 daje naszemu regionowi taką możliwość, że za kilka lat mogą tu się pojawić inwestorzy. Nim się pojawią, należy bezwzględnie rozwiązać problem przetwórstwa rolno-spożywczego i dostępności surowca dla tegoż przetwórstwa. Zbyt niskie dopłaty dla rolnictwa, ten rząd zadowolił się zbyt niskimi dopłatami, pokażę państwu na przykładzie cyfr. 42 miliardy, kiedy dyskutowano we frakcji konserwatystów, 36 miliardów, kiedy Parlament Europejski dyskutował, a kiedy rząd się zabrał za dyskutowanie, to było 28 już tylko miliardów. Czyli stopniowo te kwoty spadały, co oznacza, że Unia na przykład dopłaca do znacznie więcej do bogatych państw i bogatych rolników. A rolnictwo jest tą sferą gospodarki, która realnie istnieje. Jeżeli słyszę, że koalicja, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe się zastanawia nad tym, jak ograniczyć dopłaty dla rolników małoobszarowych, to mamy problem. Ponieważ Zamojszczyzna to nie tylko duże gospodarstwa rolne, to także gospodarstwa małe. I tu niewątpliwie trzeba tych dwóch segmentów bronić kosztem produkcji fermowej, która no, nie produkuje żywności zdrowej, chodzi o taką przede wszystkim żywność. Ponadto Zamojszczyzna, tak jak i cała Lubelszczyzna, w wyniku błędnych decyzji w zakresie polityki zagranicznej tego rządu, została całkowicie, że tak powiem, rozbrojona. Miał być łuk terytorialny Lublin, Włodawa, Zamość, Chełm, nic z niego nie wynikło. Zlikwidowano trzecią brygadę w Lublinie i tak naprawdę przy zmianie polityki, którą widać Stanów Zjednoczonych wobec Rosji, należy wrócić do pomysłu ulokowania tutaj jednostek wojskowych, ponieważ rubież obronny zaczyna się na Wiśle. No też wielu inwestycji tutaj po prostu nie było. Ponadto należy ustanowić takie prawo w Polsce, które zablokuje potencjalnie od 2016 roku wykup ziemi, co na Zamojszczyźnie może być problemem. To są bardzo dobre ziemie. Jeżeli nie będzie właściwego wspierania rolnictwa przez wysokie
dotacje, może być problem z wyzbywaniem wyzwów ekonomicznych z ziemi. Ponadto trzeba ratować szkolnictwo wyższe na Zamościeźnie. Reformy Prawary Kudryckiej, czy reformy Platformy Obywatelskiej wybiją nam szkolnictwo wyższe. Już go tak naprawdę wybiły. To jest tylko kwestia czasu, kiedy te szkoły zaczną upadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę panią Irenę Kurzętę. Rozpocznę, proszę państwa, od refleksji, bo tak pan profesor zasugerował. Otóż w 2003 roku byłam wtedy senatorem Rzeczpospolitej Polskiej i uczestniczyłam w kampanii na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy spotykaliśmy się z dosyć dużym oporem eurosceptyków. Pamiętam na takiej debacie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Zamościu, uczestniczyłam razem z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zdzisławem Podkańskim, kiedy pan Zdzisław Podkański mówił tak, ziemię nam wykupio, matki się nie sprzedaje, to nasza matka ziemia. Ja pamiętam, oczywiście przekonywałam, że warto wstąpić do Unii Europejskiej, bo cały świat się w tej chwili globalizuje. Potem było wystąpienie, prowadziłam takie spotkanie premiera w Sitnie z rolnikami. Było wystąpienie pani Sołtys Zawadowej, która w tej chwili, jeśli oglądaliście film pani Kolendy Zaleskiej, to tam w tym filmie jest taka migawka, kiedy kobieta mówi właśnie to, ziemi się nie sprzedaje, bo matka to ziemia. I teraz z perspektywy 10 lat mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to był dobry krok, w dobrym kierunku. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Wiemy, że nasi sąsiedzi ze wschodu, tak, w tej chwili tam jest sytuacja nieustabilizowana, albo dlatego, że co, że rozpoczęło się, część Ukraińców chce, aspiruje do zachodu, a część do wschodu. I stąd właśnie te podziały. U nas natomiast z perspektywy tych 10 lat, kiedy spoglądamy na nasze wsie i miasta, kiedy patrzymy na nasze miasto Zamość, które ja znam od pół wieku, uczestniczę tu w życiu tego miasta. I co widzimy? Zmiany. Moi przedmówcy, niektórzy negowali potrzebę rewitalizacji Starówki, a nie rozumiem dlaczego. Więc rewitalizacja Starówki upiększyła miasto, sprawiła, że staje się atrakcją turystyczną miasto Zamość. Poza tym inwestowanie w chociażby laboratoria w naszej szkole. Dzięki współpracy władz naszej uczelni z funduszami mamy laboratoria nowoczesne, mamy zmodernizowane obiekty. A kiedy rozpoczynaliśmy w 2005 roku, problem był, gdzie ulokować szkołę. Mamy również poprawę, oczywiście, że mamy poprawę, tu nie możemy negować, mamy poprawę standardu życia na wsi. Dziękuję. Poproszę pana Wojciecha Rowińskiego. Proszę państwa, wszyscy tutaj moi przedmówcy mówią o tym, co chcą zrobić, ale ja uważam, że trzeba ich ocenić po tym, co zrobili. Jak wiadomo, Zamojszczyzna, Lubelszczyzna jest okręgiem typowo rolniczym, a jak wiemy, cukrownie, które zostały zlikwidowane, to one właśnie spowodowały to, że rozwój tego regionu byłby możliwy. Ja się zapytam, kto wtedy rządził, jeżeli rozwiązywali cukrownię? Pewnie nikt się nie zgłosi, pewnie wszyscy będą udawali. Jeżeli będzie odpowiedź, to bardzo chętnie. Jak wiemy, już w tej chwili cukier sprowadzamy z Niemiec. Był okres, że wiadomo, zainwestowane pieniądze trzeba było odbić i ta cena cukru była bardzo wysoka, po 4 do 5 zł, ta presja taka psychiczna na ludzi, zwłaszcza starszych, którzy wykupowali ten cukier workami, można powiedzieć. W tej chwili cukier importujemy już z Niemiec. Czyli jest to sytuacja dla naszego regionu rolniczego bardzo niebezpieczna. Zlikwidowano, tak jak mówię, cukrownię w Klemensowie i w Wożuczynie. Działa jeszcze i w Lublinie. To była bardzo najnowocześniejsza cukrownia po tej stronie Wisły. Działa cukrownia w Łożyczynie, no, która tam ma jakieś odbiory, ale to
rolnik na przykład z Białej Podlaskiej nie będzie jechał, czy z Lublina, spod Lublina jeździł do Wożyczyna i dowoził swoje buraki, bo po prostu to ekonomicznie nie opłaca. Paliwo, które spali, będzie drożej kosztowało niż to, co otrzyma za swoją pracę. Jesteśmy regionem peryferyjnym Unii Europejskiej. Także to też jest duża bolączka. Jesteśmy jednym z najbiedniejszych regionów w Unii i to jest, uważam, no, powód do tego, że powinniśmy się wstydzić. A kto do tego doprowadził, no to państwo powinni sobie odpowiedzieć sami, widząc to, że w samym Zamościu jest około 16% bezrobotnych. W całym województwie też jest około 14-15% bezrobotnych. No i trzeba pamiętać o tym, że poprzednie rządy zmusiły młode pokolenie do opuszczenia naszego kraju i o tym, że około 4 milionów ludzi po prostu wyjechało. Bardzo dużo z Lubelszczyzny. Tu na pewno państwo mają wśród swoich znajomych, wśród rodziny, przyjaciół, ludzi, którzy mieszkają na zachodzie Europy, którzy tam utrzymują się, ale ja wiem o tym, bo dostaję częste sygnały, że oni bardzo tęsknią za naszym krajem, który, no nie ukrywajmy, jest krajem pięknym, na pewno zasobnym, tylko te wszystkie środki, które są wykorzystywane tylko praktycznie do budowy infrastruktury takiej jak basen, który za 3-4 lata trzeba będzie remontować. Także proszę zapoznać się z tym, co zrobili, a nie to, co zrobią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Franciszka Kawę. Szanowni państwo, ponieważ na terenie gminy Stusiec, w której jestem wójtem, będą w tym roku prowadzone poszukiwania gazu łupkowego, więc chciałem się skupić właśnie na gazie, żeby już nie powielać tych tematów poruszonych przez moich przedmówców. Przede wszystkim ważne jest to, że dzisiaj gaz łupkowy jest ogromną szansą nie tylko dla Polski, ale dla Zamojszczyzny w szczególności. Dzisiaj niestety jesteśmy uzależnieni od dostaw gazu z Rosji, a więc od partnera bardzo niewiarygodnego i nieobliczalnego. To Rosja za nasze pieniądze, a przypomnę, że mimo że kupujemy bardzo dużo gazu, na przykład dwukrotnie więcej niż Austria, to płacimy najdrożej w Europie. Widać z tego, że przy handlu z Rosją nie obowiązują zasady wolnego rynku, tylko względy polityczne. Więc gaz łupkowy jest szansą uniezależnienia się i sprowadzenia Putina na kolana i zniweczenia jego imperialnych zamiarów. Na terenie niektórych gmin, nawet na terenie tutaj Zamojszczyzny, są protesty mieszkańców tych miejscowości. U nas takich protestów nie ma. Odpowiednie spotkania i przygotowanie mieszkańców do tej problematyki powoduje, że mieszkańcy rozumieją doskonale ten problem. Bo gaz łupkowy to są szanse na innowacyjną gospodarkę, na rozwój tej gospodarki, to szanse na tysiące miejsc pracy, a z tego tytułu dodatkowe dochody, którymi możemy rozwiązać problemy choćby służby zdrowia czy kolejącego systemu emerytalnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, tym samym kończymy pierwszą rundę dyskusji na temat właśnie lokalny.